Dziś w serii redukcyjnej szybki, tani i smaczny kurczak z jednej patelni. 480 kalorii, 44 gramy białeczka, wbijamy zegary. Zaczniemy od szybkiej mieszanki przypraw, które przesypuję sobie do większej miseczki. Oczywiście dokładną listę składników i makrosów zostawiam Wam w opisie do filmiku, to klikajcie, sprawdzajcie. Mieszamy dokładnie i około 2 łyżeczek odkładamy sobie na później i zaraz Wam pokażę, do czego się przydadzą, a teraz bierzemy się za kuraka. Bierzemy dwie duże, konkretne piersi, układamy na ręcznik papierowy i dokładnie je osuszamy. Układamy je na dechę i teraz musimy je przeciąć wzdłuż, ostrym nożem. Delikatnie ją sobie dociskamy i tak mniej więcej, żeby było równo, lecimy przez całą długość. I cyk, mamy piękne dwa kawałki. Układamy te połówki na ruszcie i delikatnie traktujemy oliwą. Jak nie macie w sprayu, to po prostu nacieracie zwykłą. Teraz mieszanka przypraw i z góry ładnie obsypujemy sobie po całości pierwszą stronę. Lekko możemy przyklepać i odwracamy. Powtarzamy z drugiej, czyli oliwa i przyprawy na bogato. Zamarynowany kurak na godzinę do lodówki, a najlepiej wiadomo, na całą noc. Czerwoną cebulkę kroimy sobie na pół, ucinamy ogonek, nacinamy drobniutko i kroimy w drobną kostkę. Czosnek miażdżymy i obieramy. Teraz kroimy go w paski, obracamy i lecimy w drobną kostkę. Żeby było drobniej, możemy go też delikatnie przesiekać. Ostatnie, co nam zostało do zrobienia, to bazylia i pokażę Wam od razu sprytny patent na to, jak ją ładnie pokroić. Bierzemy sobie takie listki, które wcześniej myjemy, zaczynamy od tych większych i układamy je jeden na drugi. Jak mamy złożoną taką ładną grupkę, to teraz delikatnie zawijamy je palcami bez ściskania, jak takie bazyliowe cygarko, coś takiego. Układamy na deskę i niektórzy mówią, że nie można ciąć bazylii nożem, można, tylko trzeba wiedzieć jak, bo na tym polega odpowiedzialność. Nóż musi być ostry i delikatnie, bez dociskania, kroimy sobie bardzo cieniutko. Jak jej nie ściskamy, mamy ostry nóż, to nie wyjdą z niej soki. Jak skończymy, deska jest niemal sucha, więc cały smak został w środku. Warzywa mamy gotowe, to wracamy po mięcho, wbijamy na patelnię. Rozgrzewamy ją na średniej mocy, odrobina oleju i układamy piersi. W mieszance przypraw mamy zioła, więc dosłownie 2-3 minuty na stronę, żeby się nie spaliły. Kiedy lekko się obsmaży, odwracamy na drugą stronę i dajemy kolejne 2-3 minuty. Przekładamy sobie pierwszą partię na talerz, odrobina oleju i układamy dwie pozostałe piersi. Kurczak wstępnie obsmażony, więc przekładam go sobie na talerz. Żeby przyprawy się nie paliły, to szybciutko czyszczę sobie patelnię. Znowu rozgrzana na średniej mocy, odrobina oleju i cebulka. Do tego od razu szczypta soli i mieszamy. Smażymy 2-3 minuty. Dalej wlatuje tutaj pokrojony czosnek i smażymy razem kolejną minutę. Po tym czasie wlatują dwie puchy pokrojonych pomidorów. Do każdej odrobina wody, merdamy, żeby nic się nie zmarnowało i na patelnię. Dorzucamy resztę przypraw, które sobie wcześniej zostawiliśmy i odrobina miodu, żeby przełamać smak pomidorów. Teraz całość dokładnie mieszamy i czekamy, aż się zagotuje. Kiedy zacznie bulgotać, dokładamy świeżą bazylię i szybkie mieszanko. Teraz wjeżdża z powrotem kuranio. Zanurzamy go w sosie, przykrywamy i dusimy 10 minut, w połowie obracamy na drugą stronę. Jak będzie gotowy, to możecie go podać z ryżem, a ja dzisiaj zrobię go z makaronem. Wrząca woda, łyżeczka soli i wrzucamy makaron. Ja mam dzisiaj fajny, warzywny, 4 minuty tylko się gotuje, świderki, bardzo fajna sprawa. Mieszamy, gotujemy al dente i będzie gotowy. Pyk, kurczak gotowy, jeszcze na momencik wyciągamy go na talerz, a na patelnię wlatuje ugotowany makaron. Jak cały pokryje się sosiwem, to wraca kuranio, dorzucamy kilka listków świeżej bazylii, żeby było pięknie, no i gotowe. No i tym prostym sposobem mamy pełną patelnię świetnego żarcia ze świetnym makro. Zapisujcie przepis, działajcie i obserwujcie, bo już niebawem kolejne przepisy z serii redukcyjnej. Piona!